Robert Górski, 48L, całkiem niedawno poślubił Monikę Sobień, 34L. Ad o nie koniec jego szczęścia. Kabareciarz i ukochana doczekali się też potomstwa. Jak to się stało, że tych dwoje zapałało do siebie uczuciem? Gdy trzy lata temu wyciągnął pomocną dłoń do człowieka, który był w potrzebie, nie przypuszczał, że ten gest odmieni całe jego życie. Pod koniec 2016 roku kabareciarz Robert Górski powierzył jedną z ról w swoim satyrycznym programie Michałowi Czerneckiemu. Aktor od dłuższego czasu nie miał pracy. Ledwo wiązał koniec z końcem. Reklama dzięki pomocy satyryka stanął na nogi, dostał rolę w serialu, Diagnoza. Jakiś czas później o swoich perypetiach opowiedział Monice Sobień. Dziennikarka, która nie interesowała się kabaretem, po raz pierwszy usłyszała wtedy o Robercie Górskim. Intuicja kazała jej poprosić aktora o jego numer telefonu. Był to dobry ruch, bo kiedy po jakimś czasie Monika i Robert spotkali się na gruncie zawodowym, łatwiej im było przełamać pierwsze lody. Gdy okazało się, że mają wspólnego znajomego tych parę słów o Michale Jakoś mnie zaintrygowało przyznał Robert Górski wkrótce już nie mogli przestać o sobie myśleć to właśnie dla niej kabareciarz postanowił przemeblować całe swoje życie kiedy w marcu Monika urodziła mu córkę Malinę oszalał ze szczęścia we wrześniu para wzięła ślub w jednym z kościołów na warszawskim nowym mieście dziś są szczęśliwi nie mają też wątpliwości komu to zawdzięczają jak na imię makupiden który ich połączył zobacz więcej materiałów